tu pan ryba założył taką set, a złapał ryby dużego rekina, jaki był ogromny, ale wielki rekin zjadał go i zjadał. Wtedy nie chciał być zabity mały kasarocik. Tu strącili zepsutą wędkę, a ryba do niej psy płynęła. Tutaj pan wędkarz, co był zły, zabijał ryby, wędka mu tak była, a złapał rybę. I wtedy brzydka upalta ryba nazywała się Balakuda. Nie Balakuda, tylko Żabnica. Ela! Cześć, Mikołajku! Cześć. A jak psy jadą, to żeby to będziemy łowić ryby, czy nie? No jak nie? No przecież ja... Co? Bo ja się już szykuję i idę na rybkę. Na rybkę? Tak, idę na noc dzisiaj, na mintusy idę. Wiesz? No. Można mintusy łapać, ale ciebie nie ma, no to trudno, sam idę. Wiesz? Mhm. Ale ja tu przyjadę do ciebie, wezmę wędki. A kiedy przyjedziesz? No nie wiem, będę się starał za tydzień przyjechać. Na następną sobotę przyjadę. Jak szybko zbudujesz remont? Tak, już się kończy remont. Już pokoik mamy rybacki dla ciebie i dla mnie, jest tam już, wiesz? Uh-huh. Sprowadzimy tam wszystkie wędki, jakie mamy, do pokoiku. A ja mam ładną wędkę z kurczaczkami. Masz? A gdzie, no? Pamiętasz, jak mi kupił? Wujek Paweł? A, no te tak, to mam tę wędkę, pilnuję. A kto mi ją kupił? Wujek Paweł ci kupił. Ładno. No ładno. I na nią będziesz łapał ryby. Cały a powiedz tak, jak te wszystkie ryby nałowił maty, a nie jednej? No, pamiętam. Nawet na twoją wędkę łowiłem. No i na moje, i na twoje łapałem. Bo moja wędka jest trochę dobra. No, twoja jest bardzo dobra. Nie trochę dobra, tylko jest bardzo dobra. Stęskniłeś się trochę za mną? Oczywiście, że tak. A, ja to bardzo się stęskniłem, wiesz? Ja już sobie nie mogę, kiedy psy... Ja chcę, wiesz, ty nie przyjechałeś na dzień dziadka, bo już był... Mamy na ciebie prezent. Ja wiem, kochany, że nie przyjechałem na dzień dziadka, bo wtedy coś dziadek przychorował. Ma remont! No, a masz prezent dla dziadka? Oczywiście, że mam. Mhm. Schowany. Śniło mi się coś o rybkach. My z tatą z innymi wędkarzami albo rybakami napływaliśmy ze statkiem Sigmej. I chciałem złapać jakąś rybkę. Łapałem taką wędką. Łapałem i łapałem, a wreszcie złapałem karpika. I tego karpika pokazałem dziadkowi, a i wypuściłem go do wody. A dziadek sobie wziął do pływania i tym zaczął pływać i zauważył, że ja złapałem ręką karpia i powiedział, to dobre wędkarsko. I tak było, to tego karpia wypuściłem, złapałem parę ryb, do domu i zabraliśmy te rekinki małe i zjedliśmy długo i szczęśliwie. Pamiętajcie o rybach. I ciągnęli małe rybki, które tak spróbowały te małe rybki. Chciały wyjść, ale nie mogły, bo było
bo była za duża serc. Lecili z tą serc. Oj, wieloryb z tą serc stuknął, lecić żarło nie chciał, stuknął, ale by spokojnie mogły się wydostać. I ta, i się bujały się te lipki, bujały się. Ta teczka miała być, włożone tam miały być twoje rysunki i tam miałeś włożyć do szuflady, tak obiecałeś. Mówiłeś, że tak będziesz robił, a nic nie robisz. Schowasz sobie do książek te twoje dziwaczne rysunki. Te dwa mogą tylko być? Jakie dwa? Dwa rysunki, no mówię. Masz tutaj dużo rzeczy jeszcze do posprzątania tak naprawdę. Masz to posprzątać. Łowisz jakieś ryby? Nie łowię, bo dziadek trochę przeziębiony. No to jak przyjadę będziemy, a jak przyjadę do ciebie, to co będziemy robić? No a będziemy łowić ryby już teraz. Wiosna idzie już, ciepło. A kiedy będziemy łowić na ocean? No to już. To możesz na... pojedziemy do wujka Pawła. Na indyjski. Albo na spokojny. Boż tam chcesz dziadka zaprowadzić na spokojny? No kurczę go raz, no to trzeba, muszę pieniądze zbierać, żeby na taki ocean pojechać, to jest daleko na indyjski. Oj dziadek, jak jest goblin, to jestem Spidermanem, a jak są piraci i Kapitan Hak, to jestem Piotrusie Panem, a jak łowię wędki, Sadko, to jestem rybakiem, a jak łowię wędko, to jestem wędkarzem. Tak jest. To już niedługo będziesz, przyjedziesz. Teraz, to już teraz pojedziemy na ryby, bo już się ciepło. I będę łazeneczka już. No, fajnie. Będę już sprzęt szykuję. A jutro dziadek jedzie z takim panem. A ja to ci przygotuję ładną nagrodę. Tak, jaką? Ja powiem. To niespodzianka. Niespodzianka, tak? Mhm. To ja coś tam naszykuję, jakieś niespodzianki. A może nie, na prezent mi złowisz malutką rybkę i sadzisz do słoiczka. Aha, do akwarium takiego. Nie, do słoiczka. A to była jakieś tam ryby. Ta ryba była większa, ją magię od domu. Weselude, opanujcie. Miała taką wielką pastę, to zjadła małe rekinki. Walczyły, tak się popychały, jadały. Zjadła parę rekinków. Wyszły z tej brzydkiej skarbnicy. Czy to jest skarbnica? Co zjada rekin? Wyszły z lafy koralowej małe głazetki. Ujął się maczek, patrzył. Jezu, jaka duża ryba. Teraz my chyba chcę zjeść kolanko. Patrz, czemu pchają się ryby? No miałem pomysł, ale go nie chcę. Znam, że pójdę do przedszkola, a mnie obiedzać po odbiedzę. Odbiedzę i później pojedziemy do dziadka. Bo chcę łapać ryby.
ja przyjadę do was, to te dwa rybki mają jeszcze pływać z wannie. Bo będę musiał powiedzieć im dzień dobry. No, nie wolno się. Nie będzie mógł. Dobrze, już. Badamy. Beczką i pieszczoszką, mój kochaniotki. No. Patrzcie, czy żyje. Ale upadła. Która się tą rybę, bo ona zdechnie. No, szybciutko ją do tego. Do wody wstać. Ale rzuciłeś, no. Wiesz, jaka to ryba jest? Co? Łosoś? No, jak się nazywa? Co? Łosoś? Płotka! Nie płotka, to jest krąb. Ale nie widział, prawda? Aleś ładny chłopak, urosłeś znów. A jutro jedziemy rano, nasz o 6. Nie, z nocy jedziemy. W nocy? Dzisiaj spimy, z nocy jedę. Tak? Od razu z nocy. A nie będzie spał? Nie. Tak? Dobrze. A masz gumowce na ryby, bo trzeba gumowce. Tam ma taką z rybkami różowe, ale ma. Zły. Jeden zły i drugi on jest... On zły, on dobry. Aha. I on dobry, a który? Zły. Niebieski zły, czarny jest dobry, tak? Który jest dobry? Czarny zły... Ten zielony zły, ten... To którym dobry? Ten jest dobry, te są dobre, no. On jest dobry, a on zły, on jest zły, a on dobry. Aha, wszyscy, jeden zły, drugi dobry. Mi się zdaje, że Spider-Man to są wszystkie dobre. Oni są zli, tylko no to, oni. To czego się tak bawisz, ty Spider-Man? No bo nie wiesz, bo było tak odwrócone. Aha. Będziemy tu... Dasz mi zdjęcie rybką? Dasz? Co? Dasz mi? Co ci dać? Muszę dziadek szykować haczyki na jutro na rybki jedziemy. Ja mam zakarpie. Oj, ten skarb nie bierze. I szczupaka. Kochany, teraz szczupak jest pod ochroną, nie można łapać. A jakie teraz? Do 1 maja. A jakie teraz? Możemy łapać płocie, okonie, leszcze, jadzie. O, moje najkochańsze płoć. Płoć, najkochańsza twoja ryba to jest płoć. Tak. A dziadek takie złapał do okcia i będziemy chyba jutro czy pojutrze smażyć to. Ja tylko łowię płotki. Dobrze. I stupaki. A ja będę łowił jazie i leszcz. Ja będę łowił płotki, no. Karpie, leszcze, lekidy i żółwie będę głaskał i dopiero będę łowił lekidy. To co, maszeruje jutro? No nie jutro. No, aż do tej drugiej nocy. Po drugiej nocy idziemy na ryby, czy jak? Nie, aż tu, tą noc będziemy na rybach, tamty dzień i tamtą noc. To my wszystkie ryby. I dopiero wrócimy. To my wszystkie ryby wyłapiemy. Tak. Tutaj wiadro daj. Trzymaj. Tu daj przynieś, tu. Co, zapominasz się? Już? O. Która twoja wędka będzie? Ja wybieram sobie wędkę tą. Dobrze. Abym się nie śmiał, jakby nam jeszcze ryba wzięła. Czemu się nie śmiał? Duża, jaśna przykład. Ja będę na tej wędce łowił. Tak.
Tak. Na tej będę ręce łowił. Dobrze. Ja będę na tym krzesełku siadał. Dobrze, już mu możesz siadać. A dziadek będzie zastawiał już jedną rękę. Proszę, już stoi tu po mnie. To moja? Tak. No to będę koło niej siadał. Tutaj, na taką. Tylko... O, i tu sobie siadź. O. O. Nie tak blisko brzegu. Dziadek robaka zakłada, wiesz? No nie widzę, czy będę brała, czy nie. O, widzisz? No i czekamy teraz na rybki. Trzeba podsypać im. Ja teraz chcę do mojego. Ale najpierw do mojego podsypię. No, na twojego podsypię. To na mojego? Tak. Złowił jakąś? Nie wiem, powinniśmy złowić, ale zobaczymy. Jak będą brać, to złowim, ale jak nie będą brać, to nie złowim. A jak się wplączę, jak ja złapię i w twoje wędkę się wplączę, to czyja to ryba będzie? Będziemy wspólnie ciągnąć ją. No to pokroimy wspólnie i będę i kawałek będzie na ciebie i kawałek na mnie. Dobrze, niech tak będzie. Kawałek mój, kawałek dla ciebie. I kawałek dla babci.